Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku z montowania Fiata 125P kolekcji od De Agostini. Tym razem mamy część numer 5, więc zaczynajmy. Gazetka. W gazetce mamy opis funkcjonowania fabryk w czasie II wojny światowej oraz wykonywanych wtedy pojazdów, samolotów oraz czołgów przez Fiata. Następnie mamy instrukcję montażu. Tym razem mamy do zmontowania głowicę silnika z kolektorami sącymi i wydechowymi. Elementy. Śrubki. Oczywiście już mamy też zapakowane w folię zwykłą, już nie taki gruby plastik, więc tak jak w Ironmanie widzę, że śrubki są wrzucone po prostu do folijki. I mamy też fajne oznaczenie oficjalnego produktu od Fiata. Fajne. Ok, zaczynajmy po kolei. No, teraz w gazetce widzę, mamy dodatek w postaci pęsety. No fajnie, przyda się. Choć mam kilka swoich innych. Nie zaszkodzi jeszcze jedna. Dobrze, zacznijmy po kolei. Więc zapraszam do oglądania.
Okej, dzięki bardzo za uwagę. Jak widzieliście, element również trudny do złożenia. Myślę, że w skali trudności tak 7 na 10. A więc trudności było przy tych elementach, gdzie trzeba było się gdzieś zaprzeć, żeby jednak te śruby dokręcić. Więc, ale finalnie wyszło dość stabilnie. Niektóre elementy myślę, że trzeba będzie podkleić, żeby nie wypadały w przyszłości. Co, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz, dajcie lajka. Jeżeli nie subskrybujecie, to kliknijcie przycisk subskrybuj i dzwoneczek. Będziecie dostawać komunikaty z kolejnymi filmami. A kolejny już niebawem. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.